będzie walka, da zagramy z głową, da ten, da nie mamy za dużo tych straconych piłek. To jest bardzo ważne w meczu z Kielem, tak? Oni to każdy atak jest szybki i każdą winę oni kontratak i zrobią bramę. Ten musi być bardzo brudny. Jeżeli zagramy takie zawody, powiedzmy, jak graliśmy w Rhein-Neckar-Löwen, to wierzę, że nie będę tutaj wymieniał, że nie wiem, wygramy wysoko czy coś takiego, ale na pewno możemy z nimi nawiązać wyrównaną walkę i w sumie fajnie i godnie pożegnać się z Ligą Mistrzów. Szczególnie musimy to zrobić dla naszych kibiców, jak i dla samych siebie. Wczoraj graliśmy z ostatnim zespołem z naszej Gabej, a w niedzielę gramy z zespołem, który aktualnie jest najsilniejszy na świecie. Piłkarska europejska to jest świat i Kiel jest zdobywcą Ligi Mistrzów zeszłorocznych, więc to jest aktualnie tam numer jeden. To już jest ostatecznie chyba duże zobowiązanie i tak jak wczoraj wyleciało mi to na konferencji, zapomniałem podziękować naprawdę serdecznie kibicom, którzy też wczoraj na mecz taki, jaki był, było tyle ludzi. To jest naprawdę duży szacunek dla tych ludzi, że nas zbierają i wierzę w to, że w Kielu będzie, przeciwko Kielowi będzie ich więcej. To jest chyba też dostatecznie dużą motywacją dla nas, żeby przed własną publicznością z tak silnym zespołem zostawić serce na parkiecie. Na pewno będzie, jeżeli ze strony Kielu, troszeczkę mówię, patrząc jako przeciwnik i trener, sytuacja Kiel będzie w sobotę miał dosyć rozjaśnioną sytuację, bo mecz Chambéry z Kroną jest tym jakby meczem o to, jeżeli Chambéry by walczył o awans, wygrałoby z Kroną w tym czasie, w momencie sytuacja dla Kielu i tak jest, obojętnie jaki wynik padnie w niedzielę, jest numer jeden w naszej grupie, prawda? Czyli to też może dla nich troszeczkę zmienić ustawienie. Ale znając filozofię trenera Gislasona i znając charakter zawodników z Kielu, nie sądzę, żeby tutaj dla nas była jakaś taryfa ogłowa, ale o to chodzi w sporcie. To tylko takie wyzwania czy takie konfrontacje dają nam szansę. No, każdy chciałby w każdym meczu wygrywać, wtedy jeszcze bardziej się buduje. W tym roku pokazane zostały nam też granice z różnych względów, też troszeczkę z naszej strony, ale myślę, że to jest dobre doświadczenie, że na pewno jakiś pozytywny ślad zostawiliśmy po sobie, na pewno mniej punktów, których chcieli każdy życzył sobie, zaczynając ode mnie, życzyłby sobie więcej.